jadę do pracy, do Krakowa, jakaś godzinka drogi. Spoko sprawa, nie ma tak jak chill out z rana. Słuchajcie, dzisiaj chcę pogadać o tym LWG. Lewa w górę. Uwielbiam to, powiem wam szczerze. W szczególności jak sobie zaparkujesz gdzieś na poboczu i nagle... To ma sens. To ma bardzo sens, no. No właśnie, i nagle pojawia się ktoś, kto chce sobie pogadać chwilę. Odebrany motocykli, bo akurat chce kupić i hej, zainteresowała go twoja maszyna, od razu jesteście kumplami, gadacie na różne rzeczy. To jest super. Takie połączenie braterskie, słuchajcie, na poziomie hobbystycznym. Od razu się znacie, od razu gadacie, od razu jest zajebiście. To jest po prostu mega fajna sprawa. Ale miły zakręt, super. I właściwie to nas łączy, ta pasja do motocykli, to właściwie ta sama jazda. Ja właściwie w motocyklach uwielbiam to, jak się nim jeździ, jakie jest uczucie podczas jazdy, jak one wyglądają w ogóle. No i to, że rzeczywiście można jechać gdzieś dalej, zapomnieć o wszelkich problemach, wszelkich. To jest coś niesamowitego, to jest bardzo terapeutyczne. Ta terapia na motocyklu. Polecam wam, jak macie jakąś deprechę, nie wiem, źle się dzieje, czujecie się fatalnie codziennie, wkurwiacie się na wiele rzeczy, kup sobie 125, jak najtańszą i sobie po prostu pojeździ. Mówię wam, że to uleczy waszą duszę. Naprawdę. Ale wracając do LWG. Powiem wam szczerze, że nie rozumiem trochę, może nie tak nie rozumiem, ale dla mnie, nie wiem, jaki jest motocykl, na jakim jeździsz motocyklu, nie ma kompletnie dla mnie znaczenia. Nie ma znaczenia, że jeździsz na, nie wiem, ścigaczu 1000R, mijasz tam kolesie na 125 i nie pozdrowisz go, albo nie odzdrowisz, bo przeważnie na 125 ludzie pozdrawiają wszystkich dookoła, przynajmniej ja tak robiłem. Chciałem się poczuć częścią tej społeczności. Bardzo dużo ludzi mi właśnie odpowiadało i to było takie mega fajne na samym początku, jak jedziesz na moto pierwszy raz, drugi, trzeci, ktoś cię pozdrowi na jezdni, na ulicy, to jest takie wow, ale fajnie, nie? Nie wiem, jak ktoś nie jeździ na motocyklach, to trudno mi to wyjaśnić. Po prostu człowiek potrzebuje być częścią jakiejś większej społeczności, może nie większej, jakiejkolwiek. To jest naprawdę miłe i fajne. Ej, bracia! Dlatego, jeżeli chodzi o sam typ motocykla, no to jest dla mnie I don't give a fuck, na czym jeździsz, naprawdę. Nie interesuje mnie to. Ważne, że jeździsz na dwóch kółkach i to jest spoko. Dlatego nie rozumiem tak do końca tej walki pomiędzy skuterem a motocyklem. Tej takiej zawiści, nie wiem, jakiejś dziwnej, że to skuterasz. Jemu się nie macha. Ale też z jednej strony rozumiem, bo goście, którzy jeżdżą na skuterach, za bardzo tego nie czują. W sensie, czasami macham skuterom, ale tak, nie wiem, 60% przypadków w ogóle nie odpowiada. Skuterarzy. I dlatego chyba po pewnym czasie już przestałem machać skuterarzom. Z tego względu, że nie ma od nich żadnego odzewu. Tak samo czasami trafiam na takiego oldschoolowca z czepkiem zamiast kasku. No i oni też tego nie czują. Ale to jest może dlatego, że to jest właściwie skierowane do takich, nie powiem młodych ludzi, ale na pewno nie do tych mega starych, którzy ten stary typ jazdy na motocyklu uprawiają. Czyli żadnego giru, tylko po prostu trzeba się dobrze na motocyklu prezentować i najlepiej jakby to była jakiś chopper, no i czepek zamiast kasku na głowie. Tak więc to nie jest mój styl, ale to nie neguję, czasami mi tak ci starsi goście odpowiadają i to jest takie super, ale taki szacun na ulicy, słuchajcie. Nie wiem, czy też tak macie, jak gościu na chopperze jeździ sobie
Widać, że stary dziadek, jeszcze taka siwa broda. Pomachasz mu ręką, nie? I salut, i gość ci odpowie, to jest takie wow, fajne. A wiem, jaram się tym, ale z drugiej strony to jest takie naprawdę budujące, że jednak jesteś częścią tej motocyklowej bandy, nie? Więc to jest naprawdę fajna sprawa. Uwaga, test pierwszy, jest skuterarz. Pomacham. Ha! Dobrze! Ruszył głową. Bardzo fajnie. I o to chodzi, słuchajcie. Jesteśmy częścią społeczności. Dbajmy o to, bo co nam innego pozostało, nie? Dokładnie. To jest taki krótki odcinek dla was. Dajcie znać, jak wy traktujecie ludzi na skuterach, czy na jakichkolwiek motocyklach, bo myślę, że rzeczywiście bardzo rzadko jest, że gość na skuterze odpowie, ale jak odpowie, to to jest miłe. To jest po prostu miłe, nie? Nieważne, na jakiej maszynie jedziesz. To chodzi o tą więź, która się w jakiś dziwny, magiczny sposób, w jakiś dziwny, magiczny sposób powstaje. To chciałem powiedzieć. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Do usłyszenia, krótki odcinek. Dzięki za suby i lajki. Ostatnio was bardzo dużo przybyło. To jest bardzo budujące, motywujące. W szczególności, że na moim kanale gamingowym tam już bardzo mało tworzę, z tego względu, że bardzo mało gram. No nic. Może to wróci, kto wie. Fajnie by było. No ale tymczasem, porem lasem, jedziemy na moto. Trzymajcie się, hej.